Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa w programie Lewy z bicepsem. Na mnie mówią, że biceps z powodu inteligencji, a na lewego mówią na Rafał lewym, to jest Rafał. Wszystkich to podobno bardzo denerwuje. Takie były komentarze pod filmem, jak go przedstawiam, że on jest W osi. To ludzie są szalenie zdenerwowani. Podobno niektórzy to go teraz przedstawię W osi. I co, proszę Państwa, jesteście zdenerwowani? Oto W osi Rafał. Rafał, tak, coś tak, powiedz coś. Witam Państwa bardzo serdecznie. Powiedz coś inteligentnie, żeby był kontrast. Rozważamy zmianę nazwy naszego programu z Lewy z bicepsem na Świątek z bicepsem, ponieważ lewy się skończył, a świątek się nie skończył. Ale myślimy o tym, nie wiem, co Państwo sądzą. W każdym razie... Lewy się zacznie. Nie wiem, lewy się zacznie. Nie wiem, czy zauważyliście, że Sławomir Jastrzębowski uczy się angielskiego dosyć intensywnie. Podobno mu to nawet nieźle wychodzi. Nie, zaprzeczam, że mi dobrze wychodzi, zaprzeczam. To może ja Cię nauczę mówić dowcip po angielsku. Umiesz w ogóle powiedzieć dowcip po angielsku? To jest bardzo trudna sztuka, dowiedzieć w obcym języku dowcip. Umiem tylko powiedzieć, że jak jest dowcip po angielsku, to jest joke. Joke, no. A taki joke umiałbyś opowiedzieć? Nie. Nie. To ja Cię nauczę opowiedzieć. Twój pierwszy dowcip po angielsku. A teraz? Tak, teraz. Uwaga, pytanie. To jedziemy. No. Why 6 is afraid of 7? I to jest zabawne, tak? Because 7, 8, 9. Chwila na złapanie dowcipu. No, kontynuuj. Kontynuuj, no. No. Okej. Okay. A słuchaj, to się nagrało, to sobie na wolnym sobie puszczę, tak, nie? Puszczę sobie na wolnym i zobaczymy. Tak, dobra. No dobra. Wracamy do sprawy. Zobaczymy, że będziemy się uczyć tego angielskiego W osi, okej. Okay. Będziemy tutaj uczył Rafał zna języki. Proszę Państwa. Wiele dowcipów po niemiecku też mogę po Ci niemiecku powiedzieć. Też? To może w następnym dobra, odcinku. Dobra, to w następnym po niemiecku, dowcip po niemiecku to jest... Witz. Der Witz. Proszę Państwa, zaczynamy od tego, że... Nieprawdopodobne szczęście miała naczelniczka poczty w Pacanowie, proszę Państwa, bo ona tam spotkała polskiego polityka, przedsiębiorcę, sadownika, inżyniera agronomii, posła na Sejm 8 i 9 kadencji. Michała Cieślaka, proszę Państwa, w Pacanowie. Wiceprezesa Partii Republikańskiej. I wiceprezesa Partii Republikańskiej. I nie wiedziała, z kim ma do czynienia, prawda? Wiedziała, tak, bo tam powiedzieli, że panie pośle. I ona wtedy miała nieprawdopodobne szczęście i ona powiedziała temu panu posłu, przepraszam, i powiedziała mu, że proszę Państwa, że jest nie najlepsza sytuacja gospodarcza, bo ona dużo płaci pieniędzy za paliwo, za prąd, jeszcze raty podnieśli i tak mu się żaliła. I mu się żaliła w sposób zdecydowany i miała duże szczęście, bo wtedy pan minister, który też jest posłem, powiedział o tym wszystkim szefowej pani naczelniczki i ten szef podobno zwolnił ją dyscyplinarnie za to, że pozwalała sobie na takie rzeczy, ale wtedy, proszę Państwa, pan minister wydał oświadczenie na Twitterze, którego nie pozwolił komentować, bo komentarze były w stosunku dla niego takie niezbyt przychylne. Ludzie nie zrozumieli, jak bardzo był wyrozumiały. Jakie szczęście miała też pani naczelniczka. I w tym oświadczeniu napisał na przykład, rozumiem, że każdy może mieć gorszy dzień, dlatego poprosiłem prezesa poczty o wyrozumiałość dla pani naczelnik. I efektem tej wyrozumiałości, jak już mówiłem, było to, że wywali ją dyscyplinarnie. Teraz proszę Państwa, na czym polega szczęście? No szczęście polega na tym, że gdyby nie było tej wyrozumiałości, to proszę sobie wyobrazić, co by mogło się dziać z panią naczelniczką. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić. Ja myślę, że tutaj reakcja może być tylko jedna z naszej strony. Powinniśmy podziękować panu Michałowi. No ja myślę, że tak, no bo czytam tutaj, że w wyborach krajowych w roku 2019 pan poseł Michał Cieślak otrzymał poselską reelekcję, zdobywając 12 310 głosów i może wystarczy już tych głosów. I bo jak ktoś nie rozumie, na czym polega bycie posłem, no to może nie powinien być tym posłem. No, dobrze, tak że był wyrozumiały. Panie ministrze Michale, świetnie, że pan był wyrozumiały. Ja nie pozdrawiam. Ja w ogóle uważam, że nie powinno być możliwe zwalnianie ludzi dyscyplinarnie. To jest jakiś taki dziwny wytrych w kodeksie pracy, który zazwyczaj służy do pozbywania się działaczy związkowych i to powinno zostać z kodeksu pracy jak najszybciej taka możliwość usunięta. Dobrze, ale ona rozmawiała na tematy publiczne tam. Poseł Michał napisał, że ona rozmawia na tematy publiczne. Przyzna, że to jest skandal. No nie, no to poseł rozmawiać na tematy publiczne. No poseł to powinien mieć takie wielkie uszy, prawda? I słuchać.
A jak nie chce słuchać, to może nie powinien być posłem. Za małe uszy po prostu. Za cienki w uszach jest Michał Cieślak na bycie posłem, ja bym powiedział. Dobra, a powiedz mi, bo teraz najbardziej popularne słowo teraz w Polsce to jest, przepraszam Państwa, dupiasz. I co ty sądzisz o takim słowie dupiasz? To jest najbardziej popularne słowo i wypowiedział je w trakcie wywiadu dla Onetu prezydent Rafał Trzaskowski. I wszyscy się strasznie śmiali, on też się śmiał, a potem zaczęli się na niego napadać, na tego Trzaskowskiego, że nie wolno mówić słowa dupiasz, a on zamienił go, właśnie zamienił to słowo, że nie był bawidamkiem, tylko... No, dzisiaj może ktoś by też powiedział, że kobieciarzem i się okazało, że nie można tak być. I Maja Staśko, która jest znaną wojowniczką o prawa mniejszej mniejszości i dużo mniejszej mniejszości, Maja Staśko powiedziała wtedy, że ona w związku z wypowiedzią Rafała Trzaskowskiego, który jest prezydentem Warszawy, nie czuje się bezpiecznie. Tak jakby ten Trzaskowski czyhał na tę Maję Staśko, która jest, nazwijmy to, smukła. Smukła jest. No może, to dobrze, nie? I że on ten Trzaskowski lat 50 niedawno obchodził, a ta Staśko nie, bo jest młodsza i że on na nią chyba się niebezpiecznie czuje, nie? Że to mnie to bawi trochę. No, no tak, to jest bardzo, to jest niebywale śmieszne. No, ale to, że czyha na trzeba nią. Powiedzieć, Trzaskowski Trzaskowski czyha na albo jego na ludzie, prawda? Bo też ma trochę zastępców, tam dyrektorów, też, naczelników. Też jest dupiarze, no, jak się pomyśli, ile osób pod sobą ma ten dupiarz. No, to, no, powiem szczerze, że zapiera dech w piersiach. Ale zmieniło się chyba w ogóle na świecie, bo kiedyś na przykład za czasów Wikingów, pamiętasz pewnie czasy Wikingów, nie? Oglądałem niedawno film Wiking. No, to za czasów Wikingów, na przykład jak ktoś był dupiarzem, to było dobrze, to takie, dobrze było to przyjmowane przez społeczność, bo że takim był zdobywcą, że te kobiety potrafił, nie? A teraz się wszystko zmieniło i na przykład jesteś kobieciarzem, no to jesteś, że źle traktujesz kobiety i że to i to lewica tak mówi. No, no w tym właśnie ten Wiking w filmie Roberta Eggersa, Wiking, tam jest taka scena, jak on jest mały i wuj morduje ojca i bierze sobie, tak dosłownie bierze, tu zarzuca sobie na ramię matkę, Nicole Kidman w tej roli i ją tak niesie i ten młody chłopiec to widzi, ucieka tam potem i sobie tak poprzysięga, że wróci, że zabije tego wuja i matkę uratuje. No i potem wraca po tych latach wielu, że jest taki duży, taką ma muskulaturę podobną do twojej. Muskulatury. Proszę teraz kamerę na mnie. No. I też był łysy? I odnajduje tę matkę. Nie, on był w peruce i w rogach takich. No i on odnajduje tę matkę i ta matka i mówi, że matko, przyszedłem cię uratować. A matka mówi, ty głupi jesteś. Ja się właśnie ucieszyłam, że on mnie wyzwolił od tego twojego ojca, bo jego zawsze kochałam. A on mówi, no ale przecież ja widziałem, jak on cię niósł i ty tak krzyczałaś. No wino krzyczałam, z radości krzyczałam. No i to można tak się naciąć, jak ten Wiking. Ale to, co powiedziałeś, jest strasznie niepoprawne politycznie i będzie to wyciąć. Ale to nie ja wymyśliłem, tylko Robert Eggers. Ale jak możesz mówić takie rzeczy, że Robert ona kobieta, Eggers, to który trzeba być po prostu... może będzie następnym prorokiem kina. No zobaczymy. W każdym razie, bo zauważyliśmy, że Rafał Trzaskowski przeprosił, nie to, żebyśmy nie zauważyli tego, prawda? Bo Rafał Trzaskowski ma taki styl, że jak mu się zdarzy wpadka, no czasem mu się zdarzają takie wpadki. A to była wpadka? Powiedz mi z tym dupiarzem. Ale on przeprasza zawsze, niezależnie od tego, czy to była wpadka, czy nie była wpadka. Pamiętasz, jak przed wyborami prezydenckimi on opublikował takie wspomnienie o Bronisławie Geremku, że profesor był... srogi, no i tajemniczy co? I wspólnie czytali Morena. Po francusku. Po francusku. No. No i też było z tego dużo śmiechu dla tych, którzy go nie lubią Trzaskowskiego. No i on potem przeprosił za to. I on taki jest szybki do przepraszania. I nie wiem, czy ty uważasz, że to jest dobry pomysł tak przepraszać za wszystko, czy nie? Nie wiem, mnie to nie raziło, bo ja chodzę na siłownię, tam takie dowcipy latają, że mnie tam... Ale ty przepraszasz? Ja chyba raczej nie właściwie, bo raczej wydaje mi się, że tak raczej. Ale za co ja miałbym przepraszać, jak ja w ogóle w życiu niczego złego nie zrobiłem prawie, z naciskiem na prawie. Natomiast też zauważyłem, że na przykład Trzaskowski nie przeprosił mnie, nie? Bo to było ciekawe, bo on też takie przeprosiny miał bardziej, powiedziałbym, selektywne. On tam napisał w tych niby przeprosinach,
które nie dotyczyły wszystkich, że zacytuję teraz Trzaskowskiego Rafała, napisał coś takiego: wszystkich, którzy poczuli się urażeni, przepraszam. I to jest, proszę Państwa, pewnego rodzaju dyskryminacja, ponieważ ja się nie poczułem urażony w ogóle tym, że on powiedział to słowo w sobie w jakimś tam wywiadzie dupiasz, to się nie poczułem urażony, w związku z tym on mnie nie przeprasza. I innych przeprasza, a mnie nie przeprasza. I to nie jest sprawiedliwe. To nie powinno tak być chyba, wydaje mi się. No ale obaj uznaliśmy, że ta sprawa to była tak zwana gównoburza. Gównoburza, no właśnie. Gównoburza. A jeśli ktoś poczuł się urażony określeniem gównoburza, to przepraszamy. Ja nie przepraszam. Sławek przeprasza. Ja, nie. Że, ale nie, możemy że... użyć innego słowa, na przykład skandal, draka, granda, scena, zadyma, przekręt, heca, szwindel, starcie, burda, sensacja, oszukaństwo, matactwo, ugarstwo, awantura, oszustwo, nadużycie, malwersacja, szachrajstwo, chryja, szalbierstwo, machloja, historia, przewalanka, na 24 fajerki. Ty, bo tam się taśma się nam skończy, jak będziesz czytał słownik synonimów. To może już zakończ no, ale czytanie. Gdyby czy chcesz również... poszerzyć słownictwo naszym widzom? Poszerzyć no, coś? Bo gdyby nie powiedzieć dupiasz, tylko na przykład playboy, to nie trzeba by przepraszać. Playboy tak, jeszcze chyba warto jest taki... warto czytać słownik synonimów. Warto. Przed snem. Ale już tak zupełnie poważnie, to mnie to się wydaje... zupełnie poważnie. To było dobrze, ale tak już zupełnie jeszcze poważnie z mojej strony. Nie? Bo tak, nie, jeszcze poważniej. Jeszcze poważniej. To jest taka fajna... niefajna tendencja, że jak się kogoś lubi, to się go za pewne rzeczy nie krytykuje i się przyjmuje je do wiadomości, na przykład najczęściej, nie? Najczęściej. A jak się kogoś nie lubi na przykład, to się wynajduje cokolwiek, żeby mu dopiec, żeby mu dogryźć. Nie? Tak. No i właśnie z tym dupiarzem to się rzucili przede wszystkim na tego Trzaskowskiego nieboraka. Był taki angielski poeta Dylan Thomas i on strasznie dużo pił. I miał taką definicję alkoholizmu, że ten alkoholik to jest ktoś, kto pije tyle, co my, ale z jakiegoś powodu go nie lubimy. To myślę, dobrze oddaje to, co powiedziałeś. Tak, to mi się podoba. No, ale ja na przykład, ja cię lubię, a... To może się napijemy. Tak. Czy to potem? To potem. No. Ale też chciałem powiedzieć, na przykład Patryk Jaki wystąpił w Parlamencie Europejskim, pozdrawiamy pana Patryka Jakiego, tak. Wystąpił w Parlamencie Europejskim i mówił ważne rzeczy. Mówił ważne rzeczy o tym, że Polska jest gorzej traktowana w tak. Unii Europejskiej. I to była dobra przemowa. No i wystąpił w t-shircie i miał marynarkę na to i miał takie spodnie, które były na sznureczki. Ja mówię, że to były garniturowe spodnie na sznureczki, ale nie o to chodzi. Ponieważ mnóstwo ludzi Patryka Jakiego nie lubi, liberalno-centrowo-lewicowe środowisko, to zaczęli się przyczepiać do tego, że to taki dress code i he, he, he. A on pokazuje, że to są normalne spodnie. Gdyby założył takie spodnie, tak sobie myślę, na przykład Biedroń, to on by wszyscy powiedzieli, o jak fajnie ubrany, nie, że nowo... to środowisko powiedziało. Ale wtedy być może napadłaby na niego prawica, mówiąc, proszę bardzo, nawet się ubrać nie umie. Rozumiem, bo to nie zależy nie, od tego. Bo to za inne rzeczy wtedy. On, jakby każdy trochę za inne rzeczy krytykuje, prawda, że ta jakby... Ale mechanizm taki jest. Uważają... Ja cię nie lubię, to uważam, że masz straszną sierść ale na głowie. Każdy nie? uważa, po że co ma... Ci, po co ci ta sierść każdy na atakuje głowie? Z tych pozycji, w których czuje się silny. No na przykład właśnie antypisowcy uważają, że oni są z modą za pan Brady świetnie ubrani, a tamci to są tacy prowincjusze, wieśniactwo i tak dalej, w związku z tym no, Patryk Jaki stał pod blokiem i tak dalej, no i dlatego go z tej strony atakują. No nie wiem, co złego jest w staniu pod blokiem, ja jestem też z blokowiska, też stałem pod blokiem. No właśnie, każdy stał pod blokiem, oprócz, oprócz tych, którzy nie stali pod blokiem. Tak. No co tam jeszcze chcesz mi powiedzieć? Tu przeczytałem coś takiego, żyjesz, to a propos swojego alkoholizmu, o którym mówiłeś, nie? Ale dobra, spokojnie, tam wszystko się wyleczy. Żyjesz satysfakcjonującym życiem pełnym przygód, a potem okazuje się, że to alkoholizm. No to taki mem internetowy. Kto to napisał? Tak, nie wiem kto, ale może to ten Tomas też. Tomas. Może, Dylan. Tomas Dylan. Dylan to Tomas. Ktoś inny, nie? Ale to... Proszę Państwa, to ja Ci jeszcze coś tutaj przeczytam, bo coś mnie tak zaniepokoiło i przeczytałem to... Słuchaj, to ja takie... ci też przeczytam coś. Dobrze, ale to chcesz? Jeszcze z Presa ci przeczytam historię. Czy ty chcesz pierwszy teraz? Nie, nie, bo jak z Presa to ty. Dobrze, no to przeczytam ci, co Pres, ja o czym Pres poinformował. Pres poinformował, też taka zbitka mediowo jest polityczna, że Piotr Sak, poseł Solidarnej Polski, napisał do głównego inspektora pracy, aby ten zweryfikował, czy w czasie wykonywania funkcji redaktora naczelnego Newsweek Polska przez Tomasza Lisa dochodziło do... przypadków mobbingu lub molestowania. No proszę Państwa, jak mogło dochodzić do takich przypadków? Co to za jakaś nagonka na Tomasza Lisa? Przecież Newsweek, już jak Tomasz Lis przestał być redaktorem naczelnym Newsweeka, opublikował materiał pod tytułem, uwaga, teraz cytuję,
romans w pracy to jak bieganie nago po marszałkowskiej. Konsekwencje mogą być podobne, nieakceptowalne, ukrywane, będące obiektem plotek. Newsweek. Myślisz, że to jest taki... Jak list został zwolniony, to zupełnie przypadkowo pojawił się materiał o romansie w pracy. Czyli twierdzisz, że to jest taki materiał z kluczem? Tak, nie tak wiem, jak się kiedyś pisało, powieści z kluczem. Nie wiem, ja to za prosty jestem. Takie rzeczy, bo ja stałem przed blokiem... Nie miałeś klucza. Klucz miałem tutaj na szyi. Tutaj. Wszyscy mieli klucze na szyi. Takie to były czasy. Tak. A ja ci chciałem przeczytać o inflacji w strefie euro. Bo to ciekawe, wreszcie coś ciekawego. Niech państwo posłuchają, wreszcie będzie coś ciekawego teraz. Jest takie przekonanie części polskiej opinii publicznej, zwłaszcza tej liberalnej, że jak trwoga, to do euro trzeba uciekać i gdybyśmy mieli euro, to byśmy teraz nie mieli inflacji i generalnie byłoby nam dużo lepiej. No i to jest w świetle faktów, to oczywiście jest prawda, ponieważ rzeczywiście w strefie euro nie ma inflacji. I na przykład w maju najnowsze dane, proszę Państwa, w Estonii, która jest w strefie euro, było 20% inflacji, na Łotwie 16,4%, na Litwie 18,5%, na Słowacji 11,8%, w Grecji 10,7%. Czyli mniej niż u nas. I tak dalej. W Holandii 10,2%. No i tak strefa euro chroni przed inflacją. To mniej niż u nas. Ale my mamy własną walutę. No mamy, tak. Słuchaj, prezes TVP Jacek Kurski został laureatem biało-czerwonych róż portalu w polityce.pl. Czy mógłbyś króciutką laudację wygłosić? Nie. A ty? Ja wczoraj słuchałem tej laudacji, wystarczy mi tutaj. W każdym razie gratulujemy. Gratulujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Należało się naprawdę, bo to... I tutaj słowa są Jacka Kurskiego. Dziękujemy portalowi, który skupia niepokornych dziennikarzy. No my tu rzadko laudacje wygłaszamy, prawda? Znaczy jesteśmy tacy ostrzy. Ale nauczyliśmy się, ostrzy, co znaczy laudacja jesteśmy. I ze zrozumieniem tego używamy, prawda? Tacy ostrzy jesteśmy. Właśnie. Komentujemy bardzo. Czasem też słowa różnych polityków. Na przykład bardzo. Zapadły mi w pamięć słowa znanej polityczki Koalicji Obywatelskiej Izabeli Leszczyny. Nie uwierzysz, co powiedziała. Uwierzysz czy nie uwierzysz? No ja wiem, co powiedziała. No dobra, to ja przeczytam, że ktoś przegapił. To powiedziała tak. 500+ nie poprawiło jakości życia. Rzuciła w TVN24 Izabela Leszczyna. Czy chcesz wygłosić laudację? Nie. Nie chcę, ale tutaj przeczytałem też, co Anna Maria Żukowska napisała, czyli posłanka z Lewicy, napisała: jej może nie, a mojemu dziecku tak. Chcesz wygłosić laudację? Na cześć dziecka? Chętnie, bardzo. Go jak możemy, najpierw musiałem poznać jakieś tam. Się przygotuję do tego. No właśnie. Ty wziąłbyś pieniądze z Unii Europejskiej na Krajowy Plan Odbudowy? Gdybyś był polskim rządem? Ja chętnie bym wziął pieniądze, tak. Pieniądze bym zawsze, proszę Państwa, bardzo chętnie, ale bierz pieniądze i nie kwituj. Nie kwituj. Ale tu mamy taki spór. Mamy taki spór tutaj w Polsce, w kraju i rysują się dwie takie grupy. Ja bym ich nazwał rozważnymi i romantycznymi. Ci rozważni mówią tak jak ty. Brać, nie kwitować. I tak musimy zainwestować w te rzeczy, które Unia chce, żebyśmy inwestowali, czyli tam w energię odnawialną, w cyfrowe państwo, i jeszcze w autobusy jeszcze w elektryczne i jeszcze w energię odnawialną. Tak, większość ma iść właśnie na energię odnawialną. W tym sensie są to znaczone pieniądze, to nie jest tak, że można je wydać na wszystko. No ale powiadają jeszcze... rozważni, i tak musimy wydać, więc weźmy, no to te euro sobie wymienimy w Banku Narodowym na złote. Bank Narodowy będzie miał więcej euro i jak będzie na przykład problem taki, że będzie jakiś wstrząs, no to będziemy mogli stabilizować walutę i tak dalej, i tak dalej. No ale romantyczni powiadają, że jak się weźmie takie pieniądze z Unii Europejskiej na ten cel, no to nie jest tak, że to już wiadomo, że oni nam je dadzą i znaczy to jest naiwność myśleć, że raz na zawsze dostaniemy te pieniądze i już możemy się w ogóle już podzielić te inwestycje. Raczej będzie to tak kapało, kropla po kropli i w każdej chwili będzie można te krople, ten strumyczek zakręcić. Na przykład mówiąc, że
no jednak w Polsce jest problem z praworządnością, no jednak nie ma wolnych mediów, no jednak mniejszości są tutaj szargane, deptane i prześladowane. No i że taki rząd, powiadają romantyczni, no jest bardzo mocno uzależniony od tego, co bierze. Niby mu się wydaje, że nie jest uzależniony, a gdzieś tak krok po kroku kończy tam, gdzie byli ci wszyscy, którzy byli przed PiS-em i teraz PiS miał być inny, no a biorąc te pieniądze, no to stanie się taką platformą, tylko z inną nazwą. No i po której ty byś był stronie? Tych, co mówią, że brać, czy tych, co mówią, nie brać, sami sfinansujemy te inwestycje, dziękujemy bardzo. Ja bym był po stronie... Rozważny czy romantyczny? Ja bym był po stronie brać, nie kwitować, ale ja myślę sobie, że my żadnych pieniędzy nie dostaniemy, ponieważ jesteśmy właśnie ćwiczeni, krok po kroku, odkrajani, taki kawałeczek po kawałeczku. Nagle się okazuje, że zielona energia to oznacza na przykład zmiany w naszym sądownictwie. I kiedy na przykład politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, na przykład Patryk Jaki, że generalnie sądownictwo w Polsce jest bardzo podobny system wybierania sędziów jak na przykład w Hiszpanii, no to się okazuje, że to jest zupełnie nie można tego porównywać. Proszę Państwa, piękna właśnie fraza, którą chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, ale tego nie można porównywać. To jest w ogóle bez porównania. To jest zupełnie co innego. Bo to nie można tego porównywać, ponieważ gdyż nie można tego porównywać. No dobra, to, dobra. Co jest u nas, to nie jest tam. To jest jakby, to się komuś może wydawać, dobra, że to jest tak samo. Ale stop. To jest czasem inaczej. Stop. I nie można tego porównywać właśnie. Stop. Tego właśnie. No dobrze, no to dobrze. Czyli tutaj argumentujesz jak ten romantyczny. Mówisz, nie bierzmy tych pieniędzy. Nie, bierzmy. No ale jak bierzmy, no to będą tak właśnie krok po kroku nas ucinać, mówić, że nie damy wam kolejnej kropelki, jeśli nie zrobicie tego i tamtego. No tak, bierzmy i tak róbmy po swojemu, nie? Żeby nam po swojemu było dobrze. Tak, po swojemu. No a jak wtedy zakręcą, to się wtedy będziemy trzeba martwić. Trzeba będzie się zastanowić potem, nie? Trzeba się nie martwić, jak to mówi, kto chyba przeminęło z wiatru. No, jutro też... o tym pomyślę. Tak, tak, Scarlett. Tak, Scarlett? To po angielsku? Szarlotta, nie. Szkarlatyna. Szkarlatyna, tak. Szkarlatyna O'Hara. O'Hara, tak. No. Jutro o tym pomyślę. Proszę No tak. Wiesz, mi się też tak wydaje, ja bym to raczej porównał do Władysława Jagieły tam spod Grunwaldu, że on mówi, mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę naszego zwycięstwa. No bo to, że będą Niemcy konflikty... Niemcy to niechętnie dają. To Niemcy miecze? To kiedyś. Nie, patrzę, ale kiedyś to było lepiej, nie? Kiedyś to nie, miecze tak. dawali, a teraz to... Niemcy to niechętnie. Teraz to nie, nawet tych dwóch dziurawych hełmów nie chcą, tak, nie chcą przysłać. Czyli ty jesteś taki bardziej rozważny. A romantycznym kibicujesz, bo dobrze, żeby byli. Ale czy o co ci chodzi, żeby co, żeby jak się kibicujesz? No trochę im kibicujesz, no powiedziałeś, że Patryk Jaki, no to dobrze, tam słusznie zauważa, że dobrze, nas ćwiczą i tak dalej. Panie Patryku, pozdrawiamy, fajne spodnie, też sobie takie kupiłem, przyjdę może następnym razem. Nawet nie będzie widać, musiałbyś stać to na głowie. Stanę będzie tak pokazywał sznureczki, a co? No to jest dobrze, to jest tak postawimy, postawimy sprawy z powrotem z głowy na nogi, jak to się mówiło. Właśnie. Kiedyś. Jeszcze tutaj sobie zapisałem, że duże wrażenie zrobił na mnie Donald Tusk, który występował przed jakąś młodą publiką i mówił właśnie o tym, że jak jest na Ukrainie, to ludzie zaczepiają go, biją mu brawo i mówią, że też Ukraina broni się tak długo między innymi dzięki niemu. I też pozdrawiamy pana Donalda. Chcesz wygłosić? To właściwie nawet można powiedzieć, że była laudacja, taka mini laudacja. Tak, to właśnie była. Taka mikrolaudacja była, że Ukraina między innymi broni się. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że właśnie dokładnie Donald Tusk takie, że... powiedział tak. w ubiegłym tygodniu tak to, co ty. To znaczy? No, często mówicie podobne rzeczy. Ja i Donald Tusk. Tak, no tak. Właśnie. No powiedzieli, że, to, że tego nie można, on też mówi, tego nie można porównywać. No nie można tego porównywać. No bo była ta lista ciąż jest taka, nie? Że rejestr. Tam, rejestr ciąż. Rejestr. I że to już tam było, że to jest państwo wrogie kobietom i tak dalej, i tak dalej. Na co ci odpowiedzieli, że przecież to Unia Europejska wymyśliła już w 2013. Na co Donald Tusk powiedział, owszem, wymyślili, ale to nie można tego porównywać, no bo to my wtedy byliśmy my, a teraz są oni. I wiesz, i to jest, myślę, że to jest sedno tego. To znaczy ja bardzo często, jak jeszcze politycy Platformy nie uważali mnie za pisowca, to tak się otwierali czasem w rozmowie, rozklejali się i mówili, no ale pan nie może porównywać, no my to my, no my to tam, no wiadomo, to tam trochę z Trybunałem to chcieliśmy tam zachachmęcić, no ale oni, to przecież to jest zupełnie inna sprawa. Mówisz, panie Rafale, to zupełnie jest inna sprawa. Ale tak się robi rejestr ciąży na przykład i jest tam napisane, że imię, nazwisko i że kobieta jest w ciąży, nie? No to jak robią to pisowcy, to jest zupełnie co innego niż no, zupełnie. Platformę, bo to by było jeszcze, nazwisko jakby, i imię, może by było no właśnie, kolejne, jakby ten, inwersja, przecież kolejne trudne to słowo,
wersja, tylko jest po węgiersku. Tak? No, ale na szczęście to już relacje polsko-węgierskie to nieco co kiedyś, ale myślę, że to, co miał być Budapeszt w Warszawie, to i to mogliby poodwracać. No, dwa brata. Ja się trochę martwię o Ukrainę, chciałem ci na koniec powiedzieć tak zupełnie serio, bo przeczytałem taki wszyscy dość... Wszyscy się martwią. Chyba. Ale ja się tak mocno zacząłem martwić, bo już teraz patrząc na te doniesienia medialne, no to one są, my wciąż jesteśmy w tej takiej bańce, że w zasadzie no to ci Rosjanie już tam w odwrocie i tak dalej, że to, że jakby Ukraina obroniona. Nie bardzo. I teraz ja tak jakby nie, się decyduje ja o tym, w jakich granicach. Ja przeczytałem taki tekst, który starał się zebrać do kupy razem zusammen te wszystkie... Zusammen to jest po niemiecku. Scenariusze dotyczące przyszłości gospodarczej Ukrainy po wojnie i one są bardzo smutne. To znaczy Ukraina z dwóch powodów będzie bardzo wolno wychodziła. Nawet gdybyśmy założyli, że ta wojna się kończy jutro i przez następne 3 lata Ukraina się może spokojnie odbudowywać i odbić, tak jak odbija takie przydeptane jakieś pęd rośliny. Tak jak Europa po wojnie odbijała, tak? Ale zachodnia Europa, nie my. Nawet zakładając, że to nastąpi, to w roku 2026 według optymistycznego scenariusza Ukraina będzie mniej więcej 15%, gospodarka będzie 15% mniejsza niż w 2021, czyli przed wojną, a według pesymistycznych założeń nawet, że będzie tylko 60% tego, co było przed wojną. Dlaczego tak się dzieje? No z dwóch powodów się tak dzieje. Po pierwsze, jednak te zniszczenia rosyjskie zadane przez Rosjan ukraińskiej gospodarce, zwłaszcza przemysłowi, stalownie, elektrownie, przemysł przetwórczy, to wszystko, duża część została naprawdę zniszczona. Takie punktowe, celowe uderzenia w te żywotne punkty dla ukraińskiej gospodarki, to naprawdę miało miejsce. I trochę można by taką tezę wysnuć, że o ile na początku Rosjanie może liczyli na szybki taką zmianę władzy i przejęcie, to się nie udało, to potem przystąpili do tego planu systematycznego sprawienia, żeby Ukraina nie była w stanie funkcjonować jako państwo nawet w sytuacji, kiedy ta wojna będzie trwała długo albo nie zakończy się dla Rosji sukcesem. No i to im się niestety w dużej części udało. A do tego jeszcze drugi czynnik, który bardzo z ich możliwości rozwoju zakłóca na przyszłe lata, no to jest kwestia demograficzna. No bo na Ukrainie nie było zbyt dobrze z demografią i przed wojną, a teraz przecież te 6-7 milionów ludzi, którzy stamtąd wyjechało, to są głównie kobiety. Głównie kobiety w wieku płodnym, rozrodczym. Nawet przy założeniu, że część wróci, no to nie wszyscy wrócą. Czyli sytuacja demograficzna jeszcze się pogorszy. I z tych dwóch przyczyn, no, jeśli Ukrainie nie pomoże jakaś potężna siła typu Zachód i to nie pomoże tak mocno, to no, będzie kiepsko. Więc to nie jest tak, że może pomóc, tylko że musi pomóc. Musi pomóc, bo jak nie pomoże, to słabiutko. To takie są, no taka smutna rzecz na koniec. Wiesz, Ruscy tylko umieją zniszczyć, ukraść, zgwałcić i to jest ich taktyka niestety. Ale no tak. Miejmy nadzieję, że Zachód pomoże, trzymamy kciuki. I ja nie widzę tego tak, jak ty powiedziałeś, że Ukraina już zwyciężyła, bo to jednak tak nie wygląda. Nie? Więc, znaczy, jest to taką, mam też nadzieję w sercu, że Rosjanie mocno dostają po tyłku, też gospodarczo, też demograficznie, też widać taki bunt, na razie podskórny, bunt dotyczący młodych ludzi przede wszystkim, którzy no nie chcą iść do wojska, nie chcą walczyć, podpalają te komisje poborowe chociażby, nie? Że uciekają, nawet dezerturują z pola walki, więc jakby tutaj widzę pewną nadzieję, jak to się zakończy. No, oby tutaj wszystkim życzymy dobrze, oprócz Putina, aby się to zakończyło tym, że Putina po prostu odstrzelą jego przyjaciele albo dadzą mu jakąś taki specyfik, który oni mają w nadmiarach chemiczny i byśmy go pożegnali z nienależnymi honorami. A co ty myślisz o Unii Polsko-Ukraińskiej? Jest taki pomysł, żeby, no oczywiście nie jutro, nie pojutrze, ale żeby już tak jakby mentalnie trochę się przygotowywać na taki rodzaj specjalnego związania naszych dwóch krajów, bazując na wspólnej historii, myśląc o przyszłości, żeby się elity, to taki tekst napisał
napisał Marek Budzisz teraz w sieciach, żeby się elity polskie i ukraińskie zaczęły na to mentalnie nastawiać, że to powinien być taki kierunek dojścia, taka pogłębiona współpraca naszych dwóch krajów, właśnie wykraczająca poza normalne dobrosąsiedzkie relacje, idąca w kierunku jakiegoś rodzaju stowarzyszenia. Co ty sądzisz na ten temat? Nie, myślę to samo co ty, to znaczy powinniśmy robić wszystko, co jest dla nas opłacalne, czyli bilans zysków i strat, co dla nas jest opłacalne w dłuższej perspektywie. Jeżeli taka współpraca jest dla nas opłacalna, to okej. Jeżeli nie jest dla nas opłacalna, to trzeba się zastanowić. No, żeby jednak cokolwiek byśmy o Ukraińcach nie mówili, to przed wybuchem wojny było to państwo wzorcowo skorumpowane. Jeżeli chodzi o oligarchów, którzy przed wojną wylecieli swoimi samolotami Jumbo, bo dowiedzieli się oczywiście, że za chwilę wybuchnie wojna, więc prywatnymi samolotami wywieźli swój majątek do jakiejś Szwajcarii albo do innych podobnych krajów, gdzie sobie świetnie żyją, jakby okradając czy zabierając aktywa z Ukrainy. I jednak no, troszeczkę inna była to gospodarczo no, cywilizacja niż Polska, to trzeba sobie z tego zdawać sprawę i na jakich zasadach my mielibyśmy z nimi współpracować. Czyli jak najbardziej tak, jestem za, tylko oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. W szczegółach. Co jest dla nas opłacalne, co dla nich jest opłacalne. Czyli ty proponujesz raczej taką Rzeczpospolitą trojga narodów: Polska, Ukraina, Szwajcaria. Bardzo dobrze, tak. Polska, Ukraina, Szwajcaria. Nie, proponuję rzecz starą jak świat, której nauczają na wszystkich NBA-ach, czyli po prostu najlepszy jest win-win. Wygrywasz. Widzisz, trochę po angielsku umiem, nie? Tak, troszeczkę, nie? Win-win, że wygrywasz po prostu i ty wygrywasz, i druga strona też wygrywa, więc wygrywajmy razem, ale żebyśmy się jakby w coś też nie wpakowali, nie? No dobra, to żeby nie było tak smutno, ja przyniosłem kilka książek na koniec. Żebym coś przeczytał wreszcie, tak? Które chciałem Państwu polecić. Mam tutaj takiego debiutanta, powieściopisarza, nazywa się Jerzy Stefan Stawiński. Tak. Książka nosi tytuł Wieczór przedświąteczny. I jest z lat 70. Prozaik, scenarzysta, reżyser filmowy, jest autorem powieści i opowiadań. Wieczór przedświąteczny zawiera 3 opowiadania: Pingwin, Sprawa holenderska oraz opowiadania tytułowe. I dlaczego ją przyniosłeś? Proszę. Bo to jest chyba z 70. lat czytelnik, tak? Wiesz, mam szokujące, proszę Państwa, wspomnienia bardzo ważnego polityka. 71. rocznik, proszę Państwa. Historii najnowszej, proszę Państwa, debiutant. Wincenty Witos, moje wspomnienia. To jest chyba ten lider PSL-u. No właśnie, kiedyś, tak. Tak? A tak. Ponieważ nadchodzi sezon letni, wakacyjny, mam dla Państwa 2 przewodniki, z którymi zawsze warto się wybrać. To jakiegoś kapitalistę wyzyskiwacza też. W podróż po Europie. Tutaj mam przewodnik, proszę Państwa, po Czechosłowacji. Tak. Nie, takiego kraju chyba. I przewodnik po Jugosławii. To też nie ma takiego kraju, no ale to... Jak nie ma? No wydaje mi się, że nie ma. No. To ja chyba chory byłem. Chyba, że po angielsku. Musiałem przegapić. Chyba, że po angielsku, tam jakiegoś życzę łysego wyzyskiwacza. O, a propos łysego wyzyskiwacza, to mam tutaj książkę z listów Bezosa. A, to nie, to myślałem, że to była taka autoironia. Nie, skąd? Nie, to... Autoironia śmieje się ze mnie, a ja się śmieję z niej. Tak, tam. Śpiewał Maleńczuk. Z listów Bezosa, to jest takie najnowsze rozszerzenie Nowego Testamentu. Jak stare polskie przysłowie mówi, że ten się śmieje, kto ma wpływy na konto, proszę Państwa, ale to na zakończenie przypominam. A wiesz, jaki jest ulubiony zwrot w języku polskim? Ale kogo? Zwrot podatku. A to dobry jest. Tak. To mi się podoba akurat. I na koniec, proszę Państwa, przypominamy, że Rafał Dawid... A wiesz, po co agent ubezpieczenia wychodzi do lasu? Nie wiem. Polisa. Polisa, to też takie... Gra słów. Teraz nawet można go spotkać. No, to dobre, też jest. To jeszcze przypomnimy, że Rafał W. Osi, to niektórych denerwuje, jak tak literuje, że on szuka zegarmistrza takiego, który naprawi mu jego najsłynniejszy zegarek na wszechświecie, Rula, który nie chodzi, odpadła mu ostatnio wskazówka. Tam coś jeszcze się z nim stało, czy już się nie znęcasz nad tym zegarkiem? Ja obiecuję Państwu, że ja mu obetnę dłoń niedługo, razem z zegarkiem, tylko na razie szukam haka, który będę mógł tam wstawić w to miejsce, żeby mu nie było tak trudno dobrze, w życiu. Tak, jeszcze bardziej drapieżny. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Państwu. Tego zegarmistrza poszukujemy. Do widzenia Państwu.